Serwis informacyjny 30 maja, Kamila Alencynowicz. Witam Państwa, zapraszam. Po niedawnym ogłoszeniu rozpoczęcia kampanii referendalnej w sprawie odwołania Rady Miasta do grupy inicjatywnej przyłączyły się znane postaci wałbrzyskiej polityki oraz ugrupowania polityczne. Swoje poparcie dla referendum ogłosił m.in. Sojusz Lewicy Demokratycznej, reprezentowany przez przewodniczącego Rady Powiatowej SLD Szymona Heretyka oraz radnego miejskiego Mirosława Lubińskiego. Ja od siebie w imieniu swoim, Mirka i naszych członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej apeluję do wszystkich ludzi, mieszkańców Wałbrzycha, abyśmy poszli 24 czerwca, zagłosowali za odwołaniem tej Rady i później wybrali nową Radę, która będzie przede wszystkim działała w imieniu mieszkańców i będzie odpowiadała standardom demokratycznym. Mam nadzieję, że jest to początek faktycznie złapania tego dna Wałbrzychu, od którego wreszcie się musimy odbić, bo na razie mimo szumnych zapowiedzi dla mnie to jest ciągle idziemy jako miasto na dno. Od początku z grupą inicjatywną była radna z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej Alicja Rosiak. Nie może tak być, żeby przewodnicząca Rady i radni koalicjanci z Platformy Obywatelskiej, z wykluczeni już w zasadzie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, też tak zwani radni niezależni, składali wnioski o zamknięcie dyskusji, składali wnioski o ograniczenie czasu wypowiedzi. To jest absurdalne i kuriozalne. Do grupy referendalnej dołączył także Patryk Wild, który wcześniej kandydował na prezydenta miasta Wałbrzycha. Zajął wówczas drugie miejsce, jednak jak widać nie zamierza odcinać się od wałbrzyskiej polityki. Rzeczywiście tutaj jesteśmy ponad podziałami politycznymi, bo w interesie myślę, że wszystkich mieszkańców Wałbrzycha jest zmiana Rady Miejskiej Wałbrzycha, ponieważ to, co prowadzi Rada Miejska, to tak naprawdę jest rozłożona na rady likwidacja tego miasta i tą radę trzeba zmienić, jeśli to miasto ma się zacząć zmieniać na lepsze. Swoje poparcie dla referendum wyrazili również działacze Prawa i Sprawiedliwości. Radny Cezary Kuriata oświadczył, że nie boi się ponownej weryfikacji, a w imieniu PiS-u wystąpił radny Sejmiku Wojewódzkiego, były wiceprezydent Wałbrzycha Piotr Sosiński. Są rzeczy oczywiste. Nie będziemy dyskutować na temat zasad matematyki, nie będziemy dyskutować na temat chociażby właśnie tabliczki mnożenia i nie chcemy w takim razie dyskutować na temat tego, czy warto zmienić władzę w Wałbrzychu, dlatego że my wszyscy tutaj jesteśmy przekonani, że należy tę władzę zmienić i właśnie to nas połączyło i myślę, że wspólnie osiągniemy 24 czerwca sukces. Najwięcej kontrowersji wzbudziło wystąpienie Adama Kołodzieja z ruchu Palikota, który w swojej wypowiedzi parafrazował Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Wszyscy razem 24 czerwca pójdziemy razem z naszymi rodzinami, z naszymi sąsiadami, z naszymi przyjaciółmi na referendum i wygramy to referendum. To będzie nasz wielki, ogromny sukces. A my obiecujemy, że zmienimy oblicze ziemi, tej ziemi. Obok tych słów nie mógł przejść obojętnie Piotr Sosiński, który jest człowiekiem głęboko religijnym i zdecydowanie nie spodobało mu się cytowanie Ojca Świętego w tych okolicznościach. Niestety chciałem się odciąć od tego, co powiedział kolega z ruchu Palikota, czy pan z ruchu Palikota. Chciałem myśleć, że rzeczywiście pewnych rzeczy trzeba się jeszcze bardzo długo uczyć. Jest dobrze, że ludzie od lewa do prawa popierają grupę referendalną, natomiast to akurat, że trzeba słuchać też wypowiedzi, które wprost mogę nazwać gówniackimi i nie opuścić tego grona, to tak naprawdę najlepszy dowód na to, że pan teraz robi politykę. Cena, proszę nie przeszkadzać. Pan teraz robi politykę. Proszę nie przeszkadzać. Obójcie się. Akurat w tej chwili warto ponieść także i ten koszt, aby wspierać grupę referendalną, natomiast oczywiście zachowując opinię zdecydowanie negatywną na temat tego, co powiedział tutaj w tej chwili ten pan. Proszę. Najważniejsza sprawa to jest referendum. Naprawdę bardzo was proszę, skupmy się na ten temat. Nie na jakieś wywody między sobą, tylko ja jestem twardym człowiekiem, ja się nie gniewam na gówniarza, natomiast skupmy się teraz naprawdę na referendum. To jest najbardziej istotna sprawa. Nieformalna koalicja osób popierających referendum w sprawie odwołania Rady Miasta ma w założeniu jednoczyć różne środowiska polityczne. Na pewno jest to sytuacja niecodzienna, chyba nie tylko w Wałbrzychu. I doszliśmy w tym momencie do punktu, kiedy różnice światopoglądowe, ideologiczne, polityczne są drugorzędne, a najważniejsze jest dobro miasta, nad którym chcemy pracować właśnie też drogą referendum. Czy różnica zdań, jaka wyniknęła już po pierwszej wspólnej konferencji prasowej, przełoży się na pracę całego zespołu? Przypomnijmy, że aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 23,5 tysiąca Wałbrzyszan. Grupa inicjatywna ma czas do 24 czerwca, aby przekonywać do swojej racji i namawiać ludzi do głosowania.
Dziś przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu odbyła się pierwsza rozprawa z oskarżenia prywatnego w sprawie radnego powiatu Longina R., którego pozwał starosta Robert Ławski za pomówienie w komentarzu na portalu wałbrzych24.com. Rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że proces nie będzie jawny. Starostę reprezentował pełnomocnik. Na sali pojawił się też Longin R. Ponieważ na procesie nie stawił się Robert Ławski, wyrok nie został ogłoszony. Kolejna rozprawa odbędzie się 27 lipca. Sprawa dotyczy komentarza do jednego z artykułów na portalu wałbrzych24.com. Starosta uznał, że komentarz jest pomówieniem jego osoby. Komentarz zapowiadał ujawnienia sprawy narkotykowej, w którą zamieszany miał być w przeszłości starosta. Anonimowy autor komentarza został ustalony przez policję. Okazał się nim powiatowy radny Longin R. Wcześniej strony spotkały się w sprawie zawarcia ugody, jednak do niej nie doszło. Do czasu zakończenia procesu starosta Robert Ławski nie chce wypowiadać się w tej sprawie. Wczoraj obradowali radni miejscy, dziś kolejna sesja odbyła się w starostwie powiatowym. Najważniejszymi wydarzeniami było udzielenie zarządowi powiatu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu i zaprzysiężenie nowego radnego. Rada Powiatu Wałbrzyskiego jednogłośnie udzieliła zarządowi powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2011. Zgodnie z przepisami komisja rewizyjna zwróciła się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię w sprawie ubiegłorocznego budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, dzięki czemu z kompletem dokumentów radni mogli przystąpić do głosowania. Uchwała została przyjęta bez głosów przeciw. Obeszło się również bez dyskusji nad tematem. Dzisiejszy przebieg sesji świadczy o tym, że zarząd na czele z panem starostą Robertem Ławskim pracuje na tyle skutecznie, wydajnie i sprawnie, że radni opozycji nie mają zastrzeżeń i są zadowoleni z pracy pana starosty, co dzisiaj potwierdzili i potwierdziliśmy w swoim głosowaniu nad uchwałą absolutoryjną. Jednocześnie podczas sesji radni wprowadzili korektę do tegorocznego budżetu. Starostwo otrzyma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej około 1 200 000 zł na przeciwdziałanie bezrobociu. Powiat Wałbrzyski zakwalifikował się do pilotażowego programu jako jeden z 14 z całej Polski. Więcej szczegółów na temat rozdysponowania tych środków na konkretne cele poznamy po powrocie starosty Roberta Ławskiego z Warszawy. Na sesji poznaliśmy również nowego radnego. Miejsce Ryszarda Kotuły z SLD zajmie Bogdan Rosicki. Ryszard Kotuła zrezygnował z funkcji radnego, ponieważ został pełniącym obowiązki naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportu w Wałbrzyskim Starostwie. Ze stanowiska naczelnika odeszła wcześniej Barbara Świątek. Miejsce Kotuły zajmie Bogdan Rosicki jako kolejny z listy. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Walimia, ponieważ ta gmina do tej pory w bieżącej kadencji nie miała żadnego przedstawiciela w Radzie Powiatu. Radny zapowiedział, że będzie przede wszystkim pracował dla rozwoju turystyki i kultury w regionie. Ponieważ jestem też turystą, człowiekiem kultury, turystą, myślę, że powiat nasz, jak mało który chyba w kraju, ma duże zaplecze, które otacza Wałbrzych. Turystyka powinna być jedną chyba przyczyn jakby tutaj rozwoju naszego regionu. Mówię nie tylko powiatu wałbrzyskiego. Ja swojego czasu, wiele lat temu, to już naprawdę historia, bo 95 rok, był inicjatorem powstania pierwszej tutaj w naszym rejonie powiatu wałbrzyskiego, byłego wtedy jeszcze województwa wałbrzyskiego, pierwszej trasy podziemnej. Były to podziemia walimskie, które zostało otworzone w 1995 roku, okazało się pełnym sukcesem po nas, naprawdę szybkimi krokami i też w podobnych inwestycji poszła gmina Głuszyca, poszła gmina Nowa Ruda w otoczeniu jakby tutaj naszym bliskim. W tej chwili mamy, jak Państwo wiecie, mamy otwarte podziemia, mamy w Kowarach. Jest to pewnego rodzaju turystyki, który się rozwinął, gdzie no mam taki mały jakby tutaj zaszczyt, że byłem jakby promotorem tego na ziemi wałbrzyskiej. To już druga taka zmiana i radny, który wchodzi jako kolejny z listy. Najpierw rezygnację złożył Zygmunt Nowaczyk, gdy został wiceprezydentem Wałbrzycha. W jego miejsce wszedł właśnie Ryszard Kotuła. Teraz po rezygnacji Kotuły jego miejsce zajmie Rosicki. A w kuluarach słychać dowcip, ponoć do 3 razy sztuka. Dwie duże imprezy sportowe odbędą się w najbliższym czasie w Sokołowsku i w Głuszycy. Drugi festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej i Małe Euro 2012. W tym roku festiwal Nordic Walking będzie miał nieco inny charakter. Oprócz części rekreacyjnej przewidziano rywalizację sportową. Uczestnicy spotkają się 10 czerwca o godzinie 10.30 w Sokołowsku. Ludzie lubią rywalizować, dlatego jakby słuchając głosów uczestników z zeszłego roku postanowiliśmy w tym roku również część taką sportową tego zrobić. Nie wiemy, trudno nam powiedzieć, ile osób wystartuje w tych sportowych zmaganiach, ale sądzę, że no, spora część tych, którzy w zeszłym roku startowali w tej wyłącznie rekreacyjnej formie i mimo wszystko ścigali się na tej trasie, weźmie w tym roku udział w zawodach sportowych.
Zawodnicy będą rywalizować na dystansach 3, 5 i 10 km. Przebieg trasy będzie można wcześniej znaleźć na stronach internetowych organizatora. Trasy są wymagające, ale zeszłorocznych uczestników nie przerażały strome podejścia. 5-kilometrową trasę najlepsi pokonali w 15 minut. Pierwsza edycja festiwalu przyciągnęła 250 uczestników. Trasy są piękne, można powiedzieć, bardzo malownicze, dające możliwość obserwowania tego, co się tam wokół dzieje. Czyli no jest to również możliwość obcowania naprawdę z naturą, z przyrodą, z tymi naszymi pięknymi górami kamiennymi. Każdy, kto przyjedzie, będzie mógł zobaczyć piękno ziemi wałbrzyskie, malownicze zakątki naszego powiatu i mam nadzieję, że przy okazji zawodów będzie chciał jeszcze kiedyś przyjechać na teren powiatu wałbrzyskiego, na teren ziemi wałbrzyskiej, spędzić dużo więcej czasu niż tylko zawody nordic walkingu. Zachęcam, aby w okresie zimowym biegać na nartach po naszym terenie, a w okresie letnim rekreacyjnie chodzić z kijkami. Natomiast ŁKS Włókniarz Głuszyca organizuje imprezę piłkarską, Małe Euro. Do tej pory organizował je dla mniejszych dzieci, tym razem będą to gimnazjaliści. Takie imprezy międzyszkolne są fajne, zawsze były fajne, kiedyś to było na dużo większym poziomie. Dzisiaj wiadomo, z uwagi na te gorszą sytuację finansową szkół, tych imprez jest coraz mniej, ale mam nadzieję, że to jest jakiś tam początek tego rodzaju imprez i będzie to co roku. 12 czerwca na boisku Orlik w Mieroszowie odbędą się eliminacje strefowe Małego Euro dla gmin Mieroszów, Głuszyca, Walim, Jedlina-Zdrój, Czarny Bór i Boguszów-Gorce. 13 czerwca na boisku Orlik w Sztawnie-Zdroju odbędą się eliminacje dla gmin Wałbrzych, Sztawno-Zdrój i Stare Bogaczowice. 15 czerwca wielki finał na boisku Orlik w Głuszycy. Starostwo postanowiło także wesprzeć inicjatywę uczniów szkoły podstawowej nr 15, która w konkursie pod nazwą Kolorowe Boiska chce powalczyć o nowe wielofunkcyjne boisko dla swojej szkoły. W tym celu uczniowie wykonali jego makietę, a teraz liczą na głosy oddane przez internautów. Mieliśmy zadanie wykonać kibiców i papierowe stroje na praktycznie nastolatków. Jednym punktem, który był też oceniany, to był wkład całej szkoły, a u nas to było tak, że cała szkoła praktycznie robiła boisko. Głosowanie polega na tym, że wchodzimy, że rejestrujemy się na stronie www.kolorowoboiska.pl. Robimy sobie konto, prawda, wszystko w linkach edukacyjnych i tam można głosować na jaką chcecie szkołę raz dziennie. Prosimy o głosy na kolorowych boiskach, na szkołę publiczną. Szkołę podstawową nr 15 w Wałbrzychu. Wspaniała panorama Warszawy, słynne i nieznane jej zakątki. Nowoczesność kontra tradycja. Żywiołowe koncerty w klubach muzycznych. Tak w skrócie można opisać nowy wideoklip do piosenki Edyty Nawrockiej New Chapter. Jako pierwsi prezentujemy fragmenty teledysku, a już w najbliższą sobotę Wałbrzyszanie jako pierwsi zobaczą cały klip. Premiera odbędzie się podczas miejskiej imprezy z okazji otwarcia ulicy Kopernika po rewitalizacji. Wyświetlony zostanie tuż po projekcji filmu o księżnej Daisy. Artystka zapowiada osobiście pojawić się na premierze. Nie będzie to jedyna okazja, aby poznać twórczość Edyty Nawrockiej. Wcześniej 31 maja zobaczymy ją na wałbrzyskich juwenaliach. Fani będą mieli okazję bawić się również na innych koncertach. Tuż po premierze teledysku 2 czerwca Edyta wystąpi w klubie Riviera w Prusicach koło Wrocławia. Natomiast 16 czerwca zaplanowano dwa koncerty. W Bogatyni podczas Carbonali oraz w Świeżawie z okazji Dni Miasta. To wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.